Witam się serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku u mnie na kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją i pokażę Wam, jak działa taka widoczna tutaj przede mną urządzenie do popcornu. Ja jakiś czas temu dostałam właśnie taką, można powiedzieć, maszynkę do robienia popcornu od mojej widzki Marty. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Już wiadomo, używałam nieraz tą maszynkę do popcornu, ale w sumie Wam nie pokazywałam, jak działa taka maszynka. Być może komuś akurat przypadnie do gustu i sobie taką fajną maszynkę będzie mógł zakupić. Są, wiadomo, bardzo bogate oferty takich różnych maszynek do popcornu, większych lub mniejszych. Wiadomo, w takiej maszynce robimy popcorn beztłuszczowo. Dzisiaj na rynku jest dostępny popcorn do mikrofali, więc kto ma mikrofalę, to wiadomo, robi sobie w mikrofali. Ale jeżeli ktoś by miał ochotę, to zawsze może sobie taką maszynkę zakupić. Maszynka do popcornu firmy Łucznik. Bardzo się dobrze u mnie sprawuje. Nie powiem Wam dokładnie, ile ją mam. Pół roku, może więcej. Otrzymałam w prezencie, jak mówię, od mojej widzki Marty. Także Marto, dziękuję, pozdrawiam. I dzisiaj zaprezentuję maszynkę, którą dostałam od Ciebie do popcornu. I Państwu pokażę, jak taka maszynka działa. Więc wyciągamy sobie, wiadomo, z pudełka takie urządzonko. Już Wam zaraz pokażę, jak ono wygląda w środku. Wiadomo, instrukcja obsługi jest. Także pudełko na razie nam jest niepotrzebne. I tutaj mamy, zobaczcie, tutaj mamy właśnie miejsce, gdzie będziemy wsypywali nasz popcorn. Tutaj jest nakrywka do przykrycia. Wiadomo, będziemy musieli do zasilania podłączyć. Składamy w ten oto sposób. I tutaj jest taka miarka. Jedną taką miarkę tutaj wsypujemy do naszego urządzenia. Czekajcie, muszę Was jakoś fajnie ustawić, przestawić, bo mam tutaj, podpiłam się do przedłużacza. Oczywiście jest potrzebna jakaś miska, którą sobie tutaj, wiadomo, podstawimy, żeby nasz popcorn tutaj wylatywał. I potrzebujemy, wiadomo, kukurydzy popcornowej. Ja sobie, widzicie, nabieram. Mam tutaj taką kukurydzę popcornową przygotowaną. Nabieram sobie taką miarkę, którą tutaj wsypujemy do naszego tutaj urządzonka. Zatykamy. Tą miareczkę tutaj zakładamy na wierzch, żeby nam nic tutaj nie wyskoczyło. Ja już się tutaj z boku podpinam do prądu. Czekajcie chwilę. Chwila, moment, nigdzie nie uciekajcie. Trochę będzie hałasowało. W tym czasie raczej nie będę nic do Was mówiła. Tutaj z boku, wiadomo, jest, z tamtej strony mamy włącznik. Ja Wam jeszcze pokażę, jak wygląda włącznik. I teraz ja po prostu jakoś tak fajnie Was ustawię, żebyście widzieli, żeby ten popcorn mi nie powyskakiwał na całą kuchnię. Kochani, także widzicie, tak to wygląda i robimy nasz popcorn. Włączamy naszą maszynkę do popcornu i czekamy, aż się nagrzeje. Popcorn to ja mam swój, także wiecie. To wyprzepiem. Także troszkę wiórki są. I fajnie, zobaczcie, jak się fajnie tutaj zaczyna dziać. Troszkę czasu trzeba, żeby się nagrzało. No dobra, nie będę gadać, bo mnie i tak nie słyszycie.
czekamy, jak zacznie nam się tworzyć popcorn. Poleciało, wiecie, aż na podłogę. Trzeba dobrą miskę, żeby tu się fajnie, widzicie, robiło. Tutaj jeszcze ciut zostało, a to się wykorzysta na następny raz. W zasadzie powiem wam, że bardzo mało odpada tego popcornu. Także widzicie, jak to wygląda. Takie urządzonko, ja już sobie odłączę. Przed następnym użyciem maszynki trzeba poczekać, aż ta maszynka nam ostygnie. Czekajcie, odstawię sobie ją na bok, bo ona się nagrzała. I taki popcorn sobie lekko solimy. I jest taka fajna przekąska. Można sobie też rozpuścić masełko i po prostu zrobić sobie z masełkiem. Swego czasu taki popcorn robiłam po prostu w tłuszczu, wiadomo, nie do końca w garnuszku z olejem, nie do końca ten popcorn się po prostu wystrzelił, przypalać się potrafiło, a jak widzicie, taka maszynka jest bardzo fajna, można sobie wykorzystać. Po prostu wpiszcie sobie na Allegro taka maszynka do popcornu. Nie powiem wam, jaka cena, bo akurat się nie przygotowałam i nie zobaczyłam, jaka cena takiej maszynki do popcornu, ale jak widzicie, wychodzi bardzo fajnie i dla dzieci. Dzieci lubią sobie też pochrupać i dla siebie. Kochani, samego takie sprawne urządzonko, myślę, że przyda się w każdym, kochani, domu. Ja sobie zrobię jakąś herbatkę czy coś i sobie będę przed telewizorem mogła pochrupać popcorn. Jak mówiłam, maszynka przed kolejnym użyciem musi całkowicie ostygnąć. Także jeżeli, Marto, oglądasz mój film, także widzisz, bardzo fajnie się u mnie sprawuje, prezent od ciebie. Jeszcze raz pozdrawiam, a was, jeżeli macie możliwość i chęci, zachęcam do zakupu takiego sprytnego urządzenia. Jest to urządzenie, jak widzicie, bez tego, beztłuszczowe, także chyba na tyle tej mojej prezentacji, nie? Bo tu nie ma co wiele opowiadać, kochani. Popcorn zrobiony. Fajna przekąska na co dzień, od święta i takie tam. Tutaj jeszcze mam popcorn dodatkowy. Sobie potem zrobię. Kukurydza popcornowa. Możecie sobie posiać, możecie sobie kupić. Także na tyle, kochani. Pa!